Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozwolę sobie postawić herbatę. Zapraszam obok mojej kawy. Panie przewodniczący, może pan zapiąć pasy, a ja zapytam o to, czy dziś, bo pan dziś się spotka z rolnikami, prawda? Jest prawdopodobnie taki plan. Tak. Jest plan taki, że rolnicy przyjadą do Sejmu, czy przyjdą do Sejmu i w tym spotkaniu będę uczestniczył. Ale czy w roli przewodniczącego komisji, czy też protestującego? No właśnie. Jako, że jestem również producentem. No właśnie, pan występuje, i tak też pana przedstawiłem, pan występuje w tej dość ciekawej roli, no że jest pan z jednej strony szefem no, najważniejszej komisji sejmowej przy okazji tych protestów, no jest pan też rolnikiem, sadownikiem, czyli jakby no... Pan powinien przyjść sam do siebie przy okazji tego protestu, no bo rolnicy tak, przychodzą do Sejmu, przychodzą do polityków. Po której stronie pan dziś bardziej jest i czy to jest może ta sama strona, czy to są dwie strony? Przeciwko komu dziś tak naprawdę protestują rolnicy? Ja bym tutaj nie szukał osi jakiejś sporu czy konfliktu, bo strony są chyba te same, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Wtedy, kiedy się pojawiły pierwsze pomysły na protest, ja też jestem prezesem Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, więc my byliśmy jednym z uczestników tych pierwszych protestów kilka tygodni temu i uważaliśmy i uważamy nadal, że ten protest jest bardzo uzasadniony, bo ten proces dotyka bardzo wielu spraw, które na co dzień spotykają polskie rolnictwo w zakresie produkcji, jak Europejski Zielony Ład, jak też w zakresie handlu i dostępności do rynku, jak import z Ukrainy i z wielu innych krajów pozaunijnych. Więc uważam ten protest jako wsparcie tych postulatów i tych pomysłów i tych działań, które prowadzimy też jako Polska, jako Sejmowa Komisja Rolnictwa w większości, albo prawie wszyscy, ale też wsparcie działań, myślę, które prowadzi polski minister rolnictwa. Do ministra zaraz przejdziemy, do Brukseli też za moment przejdziemy, ale pan pod koniec stycznia, kiedy odbyły się protesty na komisji sejmowej, na swojej komisji, zaczął pan to posiedzenie od tego, że pan podziękował rolnikom za te ich protesty. Czy dziś rolnicy też z pana ust usłyszą dziękuję, że protestujecie? Tego nie wiem. Ekspresja takich wydarzeń z reguły kieruje się dużymi emocjami. Jest ekspresja w wyniku tych emocji, więc ja nie mówiłem tego, aby przypodobać się rolnikom, aby usłyszeć słowo dziękuję. Mówiłem to po to, bo jako ten, który doskonale rozumie, z jakich powodów rolnicy protestują. Tak jak powiedziałem na początku, sam w tych protestach uczestniczyłem, w tych pierwszych i zachęcałem, więc dzisiaj też podziękuję, jeżeli będę miał taką okazję. Podziękuję, że rolnicy wzięli na siebie ten ciężar reprezentowania całej branży, ci protestujący. Mają słuszne postulaty, słuszne pomysły, słuszne propozycje rozwiązań. Nawet pamiętam niedawno minister rolnictwa powiedział bardzo słusznie też, że te protesty powinny go wesprzeć w negocjacjach z Komisją Europejską w zakresie tych dwóch polityk, czyli w skrócie mówiąc Europejskiego Zielonego Ładu i tej polityki otwarcia się rynku europejskiego na produkty z zewnątrz. I pan minister wczoraj był w Brukseli na spotkaniu z innymi ministrami rolnictwa. Czy pan wie coś więcej a propos tego, co działo się na tym spotkaniu niż my wiemy, czy żadnych więcej informacji na temat tego, co ustalono, jakie będą kolejne europejskie kroki w tym temacie, pan nie ma? Jeszcze dokładnej wiedzy nie mam, ja natomiast widzę, że stanowisko Komisji Europejskiej ewaluuje i to ewaluuje w dobrą stronę. Czyli to, że protestują rolnicy polscy, rolnicy niemieccy, francuscy, holenderscy i wielu innych krajach Unii Europejskiej, to chyba skłoniło Komisję Europejską do tego, aby co najmniej zatrzymać niektóre rozwiązania. W niektórych widzę wykonywanie kroków wstecz, jak na przykład w tych rygorach związanych ze strategią Zielonego Ładu. I myślę, że też chociażby wizyta pani Urszuli von der Leyen w Polsce pozwoliła jej zrozumieć, dlaczego polscy rolnicy protestują i dlaczego otwarcie w 2022 roku rynku europejskiego na import produktów z Ukrainy bez zabezpieczenia interesów europejskich, w tym polskich, szczególnie polskich rolników, było błędem. Myśli pan, że ta wizyta pani przewodniczącej w Warszawie jej to uświadomiła? Mam taką nadzieję, dlatego że ona była akurat w okresie, kiedy trwały protesty, kiedy było bardzo gorąco i kiedy, a wiem, że docierali do niej również rolnicy niemieccy i posiada taką wiedzę. Teraz jest pytanie, czy uda się zbudować taką koalicję w ramach całej Unii Europejskiej, która pozwoli zatrzymać import do Unii Europejskiej, niekontrolowany import wielu produktów. Mówię, dlaczego jest ważne osiągnięcie kompromisu w całej Unii Europejskiej. Dlatego, że niektóre kraje, na przykład Hiszpania, która jest słabym, czyli małym producentem zbóż, z kolei jest dużym producentem trzody, więc potrzebuje tanich zbóż na paszę,
niekoniecznie jest zainteresowana tym, żeby wstrzymać import zbóż. Dlatego rozwiązanie, które się pojawia, o którym wczoraj na pewno mówił minister Siekierski, a wcześniej też, żeby dać krajom członkowskim, na przykład Polsce, prawo wprowadzenia jednostronnych ograniczeń, czyli że nie zakaz cały na całą Unię Europejską, ale na przykład Polska stwierdza, że import pszenicy zagraża polskiemu rolnictwu, import owoców miękkich zagraża polskiemu rolnictwu, import soku jabłkowego zagraża polskiemu rolnictwu, wtedy żeby dany kraj członkowski miał prawo wprowadzić takie ograniczenia, które zatrzymają dopływ tych produktów na jego wewnętrzny rynek i żeby to było zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, czyli nie narażając się na jakieś konsekwencje utraty dofinansowania w innych politykach. Jak to jest długa perspektywa czasu, gdyby rzeczywiście na tym szczeblu europejskim udało się wypracować jakieś porozumienie, to jaki to jest czas od momentu wypracowania do momentu wprowadzenia tego w życie? No niestety Komisja Europejska nie podejmuje szybko decyzji, ale te protesty, jestem przekonany, że przyspieszą ten proces podjęcia decyzji. Ja powiem, że także o swoich doświadczeniach. Moja organizacja Związek Sadowników jest członkiem dwóch takich organizacji rolniczych działających w Unii Europejskiej, COPA COGECA i FRESHFEL, które zajmują się też opiniowaniem dla Komisji Europejskiej proponowanych rozwiązań. I my mówiliśmy już 2 lata temu, a w przypadku Zielonego Ładu dużo wcześniej, mówiliśmy, że to będzie niedobre dla europejskich producentów, to pogorszy ich konkurencyjność na wspólnotowym rynku, ale nie tylko na wspólnotowym, ale także na rynkach krajów trzecich. I proszę sobie wyobrazić, że nie tylko Komisja Europejska nie brała tego pod uwagę, ale podobne organizacje w innych europejskich krajach nie chciały o tym słyszeć. Dzisiaj rolnicy europejscy stworzyli jak gdyby wspólnie linię obrony, nawet często nie porozumiewając się bezpośrednio. Wystarczyły do tego media społecznościowe, że rolnicy z wielu innych krajów przyłączają się, czy robią wspólnie te protesty, mając niemal identyczne postulaty. Na pewno w sprawie Zielonego Ładu, w sprawie importu z Ukrainy, jak mówiłem, już te pomysły są nieco różne. A jak pan patrzy na te protesty i na niektóre transparenty, które się na tych protestach pojawiają, to nie ma pan takiego wrażenia, że być może ktoś próbuje w jakikolwiek sposób zaistnieć na tych protestach, przykryć trochę to, o czym tak naprawdę rolnicy mówią innymi tematami. Mówię o tym takim proputinowskim, bardzo brutalnym, już nie będę go cytował, transparencie, który pojawił się podczas jednego z protestów. Ten rolnik już usłyszał zarzuty, to też trzeba gwoli ścisłości powiedzieć, no ale takie hasła gdzieś tam się pojawiają na tych protestach. Znaczy, to jest oczywiście skandal. Można mieć różny pogląd na sytuację, jeżeli chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński, ale akurat polscy rolnicy doskonale rozumieją, gdzie jest prawda i gdzie jest przyczyna tego konfliktu. Natomiast rzeczywiście mam też takie informacje od uczestników tych protestów, które się odbywają na granicy, że pojawiają się wśród nich prowokatorzy różnej maści, różnego pochodzenia, nierozpoznawani przez rolników jako koledzy rolnicy, nie mówiący językiem rolniczym. Oni próbują wykorzystać ten protest, czy te protesty do swoich niecnych jakichś działań. Ja nie chcę mówić, że tu są zaangażowane obce służby, bo wiedzy na ten temat nie posiadam. Ale na przykład także niestety obserwuję próbę przechwycenia tych protestów przez niektórych polityków, czy sympatyków niektórych ugrupowań politycznych. Rolnicy tego nie akceptują, ani jednego, ani drugiego, więc rolnicy nie chcą, aby prowokatorzy robili z nich jakichś prorosyjskich działaczy. Nie chcą też, żeby politycy pod swoje własne interesy wykorzystywali ich trudną sytuację. Zdarzają się jedni i drudzy, więc nie chciałbym, aby ktokolwiek odniósł wrażenie, że rolnicy protestują, czy my jako rolnicy protestujemy w jakiejkolwiek innej sprawie niż troska o swój biznes, który prowadzimy, bardzo trudny w prowadzeniu, ale także interes Polski jako państwa, więc bo bezpieczeństwo żywnościowe jest kluczowe. A to, o czym pan mówi, te prowokacje, to ma pan na myśli to wysypywanie, nie wiem, czy to rzepaku, czy to zboża, czy jakieś inne zachowanie? Tego na przykład nie wiem, bo ja nie dziwię się, że zdenerwowany rolnik na przykład, który poniósł koszty wyprodukowania zboża, teraz ma problem ze sprzedażą go po atrakcyjnej cenie, a widzi importowane zboże do Polski, czy nawet tranzytowane przez Polskę, to nie dziwię się, że się pojawiają emocje takie, wysypiemy to zboże. Natomiast czy w to są włączeni prowokatorzy, no tego nie mam, żadnej wiedzy na ten temat nie mam, ale wiem, że moi koledzy bardzo często zachowaniem niektórych na tych protestach, szczególnie na granicy, są zniesmaczeni.
ale brałbym tu w obronę tych, którzy w akcie desperacji posuwają się do aż takich kroków, bo po prostu w wielu momentach nie ma innego wyjścia i trzeba aż takie drastyczne metody zastosować. Czy pan dzisiaj będzie w Sejmie? To wiem, ale będzie pan też gdzieś na samym proteście? Będzie pan gdzieś szedł z swoimi kolegami, rolnikami, sadownikami, bo pewnie przedstawiciele pana organizacji też będą brali udział w tym proteście? Tak, przedstawiciele mojej organizacji, czyli Związku Sadowników z różnych stron Polski na ten protest jadą, więc jak tylko mi czas pozwoli i obowiązki, bo chciałbym też, żeby wszyscy zrozumieli, że obowiązkiem prezesa Związku Sadowników, prezes obowiązkiem posła, obowiązkiem przewodniczącego Komisji Rolnictwa jest i maszerowanie z rolnikami, sympatyzowanie z nimi i razem z nimi, mówię to też jako praktykujący rolnik, wyrażanie swojej opinii, ale też jest dbanie o to, aby wspierać tych, którzy będą lobbować w Komisji Europejskiej za korzystnymi rozwiązaniami. Więc dzisiaj i w jednych, i w drugich spotkaniach będę uczestniczył, a więc zarówno będę wśród protestujących, jak i będę rozmawiał z urzędnikami państwowymi, jak spowodować lepszą skuteczność tych działań, które są podejmowane na forum Komisji Europejskiej. Panie przewodniczący, a jak to spotkanie w Sejmie dziś ma wyglądać? No bo wiemy, że Szymon Hołownia chce się spotkać z protestującymi. No pan zapowiedział, że pan też tam będzie. Rozumiem, że jakaś delegacja rolników będzie wpuszczona do budynku Sejmu i tam się odbędzie to spotkanie w jakimś szerokim gronie? Czy to będzie węższe grono? Ma pan taką wiedzę? Czy mam wiedzę, że to będzie kilkanaście, może więcej osób, które marszałek Szymon Hołownia zaprosi, czy już zaprosił do Sejmu. Myślę, że to będzie też prawdziwa reprezentacja protestujących. Myślę też, że ona będzie wzmocniona jak gdyby moją obecnością. I myślę, że też będzie to... Ja nie wiem, czy jest potrzeba przekonywania marszałka Hołowni do słuszności tych postulatów, ale będzie to jednym z elementów budowania dobrej opinii wśród polityków dotyczącej słuszności tych protestów. Ja to tak postrzegam. A ponieważ Sejm jest otwarty, więc myślę, że otwarty był zawsze i dzisiaj i pewnie będzie jutro, mówię to w przenośni, więc, ale dosłownie też, więc wiele z tych osób, myślę, będę znał z posiedzeń Komisji Rolnictwa z poprzednich lat, czy nawet z tego roku i będzie bardzo sympatycznie, jeżeli spotkają się z szefem polskiego parlamentu, z polskiego Sejmu. W mojej obecności tym bardziej to dla mnie satysfakcjonujące. A myśli pan, że ten dzisiejszy protest jakieś rezultaty praktyczne przyniesie? No bo będzie spotkanie w Sejmie. Rolnicy chcieliby się spotkać z premierem Donaldem Tuskiem, ale wiemy, że to raczej będzie niemożliwe, bo premier udaje się na spotkanie do Czech, do Pragi i być może jakiś jego przedstawiciel wyjdzie do rolników. No ale gdyby takie spotkanie rzeczywiście było, to też będzie znów spotkanie, rozmowa, pewnie przekazanie jakichś postulatów i to będzie koniec tego, co tym protestem uda się osiągnąć? Ale to wszystko ma sens. Więc każda rozmowa, każde przekazanie postulatów, każde budowanie dobrej opinii i wymuszenie działań wobec polskiej wsi, polskich rolników jest dobrym rozwiązaniem. Powiem tak, gdyby nie było tych protestów europejskich rolników, polskich rolników, to pewnie jedna i druga polityka by się zakończyła tak, jak to robiliśmy my jako Związek Sadowników kilka miesięcy, kilka lat temu, czyli nikt nie reagował na te działania, bo nie widział problemu. Ale skoro uczestniczą w tym tysiące ludzi, docierają do najważniejszych osób w Polsce i w Unii Europejskiej, także do ministrów na przykład w innych krajach Unii Europejskiej docierają tamtejsi rolnicy. Mówiłem o spotkaniu z Urszulą von der Leyen niemieckich rolników, więc to pokazuje politykom, czyli wszystkim tym, którzy podejmują decyzje, że ci rolnicy mają rację, że trzeba ich zrozumieć, że może posunęliśmy się jako Unia Europejska za daleko. Może ta biurokracja i ta otwartość była nie poparta żadnymi analizami, że może się nie słuchało rolników. I skoro i wyszli na ulicę, to znaczy, że mają problem. Bo powiem też ze swojego doświadczenia. Jeżeli rolnikom w takiej czy innej branży jest dobrze, czyli zarabiają pieniądze, osiągają dochody w swoich gospodarstwach, to nie ma takiej siły, która by tych rolników wyprowadziła na ulicę i powiedziała im protestujcie, a ci rolnicy by wyszli. Ale i odwrotnie, jeżeli rolnicy, tak jak w tej chwili,
wiedzą, że jest źle, że ich byt jest zagrożony, to też nie ma takiej siły, która ich zatrzyma w domu i powie, nie protestujcie, bo nie macie racji. I to powinno dotrzeć do wszystkich urzędników. A dlaczego te protesty teraz tak się nasilają? No i w Europie, raz jeszcze przypomnę, te obrazki z Brukseli z dnia wczorajszego, no i też u nas w Polsce, no bo to już rzeczywiście w wielu miejscach kraju te protesty są obecne właściwie każdego dnia. No dziś ten kulminacyjny moment, wielki protest w Warszawie. Dlaczego teraz? No, po pierwsze, rolnicy europejscy zauważyli, że można działać wspólnie. Bo trochę inne powody swoich protestów mieli rolnicy niemieccy, nieco inne mieli rolnicy holenderscy, ale połączyła ich na przykład sprawa niektórych założeń, bo nie całe, nie wszystkie, Europejskiego Zielonego Ładu. No, wyobraźmy sobie jeden wątek z tego rozwinę. Rolnicy w myśl tych założeń mają obowiązek jak gdyby wyłączenia z produkcji określonej części swojego gospodarstwa. To jest tak, jakby kazał właścicielowi hotelu powiedzieć, że ty masz 100 pokoi w tym hotelu, na których zarabiasz, ale masz wyłączyć 10 tych pokoi, bo jest, masz za dużo tych pokoi. A płacić podatek od wszystkich 100 pokoi. To tak jakby powiedział na przykład kierowcy taksówki, że ty masz prawo jeździć tylko przez 2 dni w tygodniu, a pozostałe dni tygodni ty musisz siedzieć i czekać, ale płacić też podatek za to, że ty stoisz i czekasz i nie zarabiasz w tym czasie pieniędzy. Więc rolnicy w tej polityce też powiedzieli nie. My produkujemy zgodnie z przepisami do tej pory funkcjonującymi, zapewniamy państwom, całemu systemowi Unii Europejskiej bezpieczeństwo żywnościowe. My, polscy rolnicy, zapewniamy Polakom dostęp do bardzo dobrej jakości żywności, relatywnie taniej. Więc dlaczego nam chcecie jakieś sztuczne ograniczenia wprowadzić? I to połączyło rolników europejskich, a polskich szczególnie, no oczywiście dotknęła sprawa importu z Ukrainy i poddanie nas nierównej konkurencji. Bo uwaga, żeby to wszyscy zrozumieli, konsumenci także, my sobie jako europejscy rolnicy nakładamy, czy nakłada się na nas pewne obowiązki, a rolnicy, którzy są w innych systemach gospodarczych, na przykład na Ukrainie, na przykład w Turcji, na przykład w Serbii, na przykład w Mołdawii, nie muszą tych wszystkich obowiązków spełnić, czyli mogą wyprodukować dużo taniej, i wchodzą z tymi produktami na rynek, zabierając nam miejsce, gdzie my mamy te ograniczenia. No, to jest dyskryminacja. Więc tu radziłbym, żeby nikt nie szukał podtekstów jakichś politycznych, że nagle przestaliśmy lubić Ukraińców, przestaliśmy lubić Mołdawian czy Serbów, ale no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby takiej nierównej konkurencji być poddani. A jakby miał pan jako sadownik obwiniać kogoś za ten stan rzeczy, który teraz jest, czyli za to, co tak naprawdę skłoniło rolników do tych protestów, to kto jest odpowiedzialny za tę sytuację? No ja już tu nie chcę rozwijać wątków politycznych, bo wiemy, kto w 2022, kto w 2023 roku w Polsce rządził, kto był premierem, kto był ministrem rolnictwa, kto był wreszcie komisarzem i nadal jest do spraw rolnictwa Unii Europejskiej, to rolnicy doskonale wiedzą. Wydaje mi się, że niewiedza części polityków, którzy podejmowali strategiczne decyzje, nie wiedza w postaci, jaki będzie miał wpływ import z Ukrainy określonej liczby produktów, jaki będzie miał wpływ zakaz stosowania niektórych środków ochrony roślin czy nawozów, czy ograniczenie ich ilości, jaki to będzie miało wpływ dla rynku, dla gospodarstw, dla przyszłości tych gospodarstw, spowodowała, że tak łatwo te decyzje zostały podjęte. Bez konsultacji z chociażby z organizacjami rolniczymi. I to mówię na przykładzie dowodów, które mam z tytułu działalności w Związku Sadowników RP. Nikt tych naszych pomysłów słuchać nie chciał. Nikt nie chciał tego analizować. Ja jeszcze pamiętam, kilkanaście miesięcy temu było posiedzenie Komisji Rolnictwa w Sejmie, na które przyszedł Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, i podnosiłem temat importu malin. Mówiłem, panie komisarzu, zaimportowaliśmy do Polski w ostatnich miesiącach ponad 20 tysięcy ton malin mrożonych z Ukrainy. Sami produkujemy około 70-80 tysięcy, więc 1/3, połowę tego, co sami produkujemy, wpłynęło z Ukrainy. Nie ma innej możliwości niż rozwalenie tego rynku, niż zniszczenie tego rynku. Spotkało się to z reakcją taką, że jakobym to ja nie miał pojęcia o tym rynku. No i wystarczyło tylko kilka miesięcy i niestety moja negatywna opinia i teoria się potwierdziła, nie pana komisarza Wojciechowskiego. Jeżeli mówiliśmy w 2022 roku, kiedy były protesty pierwsze rolników na granicy, informujące opinię publiczną, że odbywa się import zboża
tak zwanego także technicznego, to usłyszeliśmy na posiedzeniu komisji od ówczesnego ministra informację taką, że nie ma takiego procederu, a te protesty rolników to jest jakaś próba destabilizacji sytuacji politycznej w Polsce. Prawie, że padło takie określenie, że to jakieś grupy awanturników, którzy chcą uzyskać sukces polityczny, bo się zbliżają wybory. Okazało się, że to wszystko miało miejsce, to wszystko praktyka potwierdziła i dlatego niewiedza, niechęć do podejmowania dobrych decyzji, brak słuchania głosu środowiska spowodował, że złe decyzje zostały podjęte. Skutek, rolnicy dzisiaj w całej Europie wychodzą na ulicę, bo mówią, to my mieliśmy rację, a nie wy oderwani od rzeczywistości politycy i urzędnicy. A pan ma jakiś kontakt taki bieżący, roboczy z Januszem Wojciechowskim, czyli komisarzem europejskim do spraw rolnictwa, no Polakiem z innej opcji politycznej, bo z PiS-u, no ale jednak Polakiem, który stoi na czele rolnictwa w Europie, no tak mówiąc już skrótowo. Macie nie jest to jakiś kontakt taki bezpośredni, natomiast od czasu do czasu oczywiście dochodzi do wymiany zdań. Ja się bardzo cieszę, że po tej komisji rolnictwa, gdzie wytknąłem komisarzowi też błędy i powiedziałem o tym, że skutki tych błędów za chwilę przyjdą, komisarz Wojciechowski w jednym z wywiadów następnego dnia podziękował mi za merytoryczną dyskusję, że dobrze się rozmawiało z posłem, prezesem, przewodniczącym Maliszewskim, tylko szkoda, że nic z tego, co mu powiedziałem i w których sprawach być może przyznał mi rację, nie zareagował i nie wprowadził takich rozwiązań, no zasłaniając się nie wiem czym, ale tak naprawdę nic z tego nie zostało zrealizowane i katastrofa przyszła. Teraz porozmawiamy o tej branży, która jest bliska pana sercu. Związek Sadowników RP, czyli sadownicy. Jaki jest dla was, no bo dużo mówimy o zbożu teraz przy okazji tych protestów. Jaki dla pana branży jest dziś największy problem, jaka jest największa bolączka? Oba te problemy, ale już tego Europejskiego Zielonego Ładu nie będę rozwijał, bo tutaj już zaobserwowałem, że Komisja Europejska wykonała nie jeden, tylko kilka kroków do tyłu. Myślę, że ten temat możemy uznać za w wielu aspektach za zamknięty. Natomiast jeżeli chodzi o już wybitnie sprawy import-eksport, więc po pierwsze jesteśmy ogromnym liderem na świecie w niektórych gatunkach, w Europie w większości, jeżeli chodzi o produkcję. Jabłek, borówki amerykańskie, porzeczek, malin, truskawek. Na przykład jabłek, na 4 wyprodukowane jabłka, 3 sprzedajemy za granicę, a w zasadzie nic nie kupujemy, a jedno zjadamy w kraju. Mamy tak ogromną produkcję, tak to dobrze zrobiliśmy w poprzednich latach. I trzeba powiedzieć, że konflikt rosyjsko-ukraiński dla naszej branży okazał się wielką tragedią, dlatego że naszym tradycyjnym rynkiem zbytu był rynek rosyjski, więc zostało w 2014 roku wprowadzone embargo. My poświęciliśmy te kilka lat na budowanie nowych miejsc sprzedaży dla polskich jabłek i tu proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy dzisiaj niekwestionowanym liderem w eksporcie jabłek do Egiptu, do Jordanii. Rozwijamy sprzedaż do Indii, do Wietnamu, do Ameryki Południowej, do Brazylii, do Kolumbii. Ale w związku z tym, jakiekolwiek dopuszczenie do polskiego rynku, wskutek ograniczenia w eksporcie na rynki wschodnie, dopuszczenie jakiejkolwiek produkcji na rynek polski po zaniżonych cenach, my to możemy nawet powiedzieć dumpingowych cenach, bo tam są niższe koszty produkcji na przykład na Ukrainie, powoduje, że i całe te kilka ładnych lat budowania naszej strategii sprzedaży na nowe rynki wskutek nadmiernego importu jak gdyby legło w gruzach. Podałem ten przykład malin. Produkujemy też bardzo dużo soku jabłkowego. Ten sok jabłkowy do Polski też dociera z innych krajów. To wszystko powoduje, że ta nasza branża, która miała problem już z innego tytułu, czyli z ograniczenia eksportu na rynki wschodnie, dostała dodatkowe negatywne uderzenie w postaci dopuszczenia produktów na nasz wewnętrzny rynek z krajów, które taniej produkują, bo mają niższe koszty wytwarzania. I stąd takie wielkie problemy w naszej branży od lat. I teraz podstawowy nasz postulat w tym proteście to jest: ograniczmy import do Polski, nie pozwólmy, żeby takie dla nas produkty strategiczne, właśnie jak maliny mrożone, jak truskawki mrożone, jak sok jabłkowy, wymienię tylko te 3 produkty, żeby nie wjeżdżały do Polski, nie spełniając naszych standardów, zajmowały miejsce polskim produktom na polskich półkach i w sklepach, i w magazynach. To jest dla naszej branży podstawowe
podstawowe oczekiwanie, czyli zablokowanie tego importu, ograniczenie tego importu, podstawowe żądanie w tych protestach. To teraz jedna rzecz, która mi się nasuwa od razu. No, pan jest posłem, pan jest przewodniczącym Związku Sadowników RP, jest pan szefem Komisji Rolnictwa Sejmowej, czyli ważną osobą w tym wszystkim, co dzieje się wokół rolnictwa. Minister rolnictwa, pan Czesław Siekierski, też zbiera dobre opinie wśród rolników, no bo oni raczej dobrze się o nim wypowiadają. To co stoi na przeszkodzie, żeby w Polsce wprowadzić w miarę szybko takie zmiany, które by tutaj u nas, chociażby już nie mówię o tej skali europejskiej, chociażby u nas w Polsce by tym rolnikom szybko pomogły w tej sytuacji? Mówimy o imporcie, więc te zmiany, które już dzisiaj się pojawiły, czyli na przykład samo powiedzenie, że do tej listy czterech produktów objętych embargiem naszym krajowym dołączy sok jabłkowy, o co wnioskujemy do Komisji Europejskiej, dołączą właśnie owe mrożone maliny, już odnosi pozytywną reakcję na rynku. To znaczy ci, którzy się tym procederem zajmowali w poprzednich latach, w poprzednich miesiącach, zaczynają się z niego wycofywać. Bo wiedzą, że takie ograniczenia przyjdą i to jest negatywnie odbierane przez środowisko, także przez społeczeństwo, z czego bardzo się cieszę i za co całemu polskiemu społeczeństwu dziękuję. Ale my chcemy rozwiązań trwałych. My nie chcemy rozwiązań doraźnych. My chcemy rozwiązań trwałych. Na przykład przed owym 2022 rokiem można było do Polski przywozić z Ukrainy maliny. Można było przywozić sok jabłkowy. Można było przywozić inne produkty, ale obowiązywały kontyngenty. Czyli na przykład można było przywieźć tego produktu 5000 ton. To powodowało, że rynek nasz wewnętrzny był nienaruszony. On nie cierpiał z tego powodu. Mimo, że nie było embarga. Więc to jest jedno z rozwiązań, które my postulujemy. Czyli jeżeli my stwierdzimy, na przykład taką analizę, którą zrobi Związek Sadowników, że możemy do Polski dopuścić na przykład 100 ton, 1000 ton jakiegoś produktu z zewnątrz, i tu nie myślimy tylko o Ukrainie, żeby była jasność, tylko mówimy tu o Serbii, która bardzo mocno z nami konkuruje, Turcji, Mołdawii, które przecież nie są w Unii Europejskiej. Więc jeżeli takie rozwiązanie wprowadzimy, to my sobie jako branża poradzimy. To znaczy my powiemy, czego nie wolno do Polski wpuścić, a co można wpuścić w niewielkich ilościach. Natomiast zupełne otwarcie, tak jak to było w 2022-2023 roku, no powodowało, że się nasz rynek kompletnie w wielu produktach załamał. I to są nasze oczekiwania i to nie są oczekiwania takie, które są niemożliwe do spełnienia, niemożliwe do zrealizowania. Takie rozwiązania jeszcze kilka lat temu funkcjonowały, kilkanaście miesięcy temu funkcjonowały. I nikt nie głosił jakiegoś larum, że my jesteśmy antyukraińscy. I to świetnie funkcjonowało i my sobie radziliśmy i tą konkurencję wygrywaliśmy. Czyli my, mówiąc krótko, chcemy stworzenia dla nas takich warunków, które pozwolą nam równo konkurować. Jak będziemy mogli równo konkurować, to jesteśmy bezpieczni na swoją przyszłość. No dużo też kart jest w rękach polityków, także pan jako osoba, która łączy te dwa światy, też ma w ręku mocne karty. Jak pan myśli, to już na koniec proszę o dość krótką odpowiedź, kiedy te protesty się skończą? To jest jakiś taki... Myślę, że te protesty się skończą wtedy, kiedy na przykład ktoś z Komisji Europejskiej, na przykład komisarz Janusz Wojciechowski powie: w polityce Europejskiego Zielonego Ładu wycofujemy się z tego, z tego, z tego i z tego. I to będzie zapisane w dokumencie. Jeżeli wyjdzie jakiś urzędnik podobnego kalibru i powie: ograniczymy import albo zakażemy import z Ukrainy i z wielu innych krajów takiego i takiego produktu, to w większości postulaty nasze będą spełnione i wtedy idziemy w pole i pracujemy. Czyli tak jak mówiliśmy, no, Komisja Europejska i w ogóle Bruksela dość wolno pracuje, czyli to nie będzie pewnie. Niestety. Ale ja mam doświadczenie z negocjacjach z Komisją Europejską w kilku innych aspektach, o których nie zdążyliśmy dzisiaj powiedzieć. I wiem, że jeżeli przedstawi się tamtejszym urzędnikom rozsądne argumenty poparte analizami gospodarczymi, to takie decyzje są możliwe do wprowadzenia. Mirosław Maliszewski, bardzo dziękuję. Dziękuję Spokojnego bardzo. Dnia, chociaż będzie to dzień aktywny.